przetwory z rabarbaru. Kilka takich przykładowych przepisów, co możemy z tego rabarbaru zrobić. A dzisiaj sok, kompot, dżem, galaretka i mus. Oczywiście tych przepisów na te wszystkie produkty, czy raczej przetwory, jest bardzo dużo. Dzisiaj te przykładowe i jest to po prostu takie zachęcenie, żeby ten rabarbar wykorzystać, który ma świetny smak i niestety bardzo często o nim zapominamy. W przyszłości też może o tej roślinie coś będzie. Zacznijmy od soku i tutaj potrzebujemy kilogram łodyg, litr wody i tak, czyścimy łodygi, kroimy na małe kawałki, w garnku doprowadzamy do wrzenia wodę, lekko zmniejszamy ogień i wrzucamy do tego rabarbar. Gotujemy pod przykryciem około 15 minut, studzimy, odcedzamy, czekamy aż ten osad osadzi się na dnie. Tutaj o tym mocno musimy pamiętać. Wtedy odlewamy ten klarowny sok bez osadu. Oczywiście te 15 minut gotowania pod przykryciem niekiedy się może wydłużyć, ale najczęściej tyle wystarczy, żeby ten sok był puszczony w odpowiedni sposób. I taki klarowny sok bez osadu wstawiamy na kilka godzin do lodówki i później możemy dosłodzić. Tutaj ja proponuję, żeby na przykład dosłodzić ten sok później, żeby wiedzieć niejako, jak nam to będzie smakowało. Można oczywiście też same łodygi, można też oczywiście łodygi wrzucić do sokowirówki, wyciskarki. Wtedy oczywiście sok będzie o wiele szybciej i taki sok również chłodzimy i jest gotowy. Równie smaczny co ten sok przygotowany z wodą i gotowany. Następnie mamy kompot. Oczywiście kompot z samego rabarbaru jest bardzo smaczny, orzeźwiający, ale rabarbar może też być jednym z elementów wszelkiego rodzaju kompotów. Czy to z truskawkami, czy to z jabłkami, no cała masa pomysłów. Dzisiaj kompot z rabarbaru, samego rabarbaru. Tutaj potrzebujemy około pół kilograma łodyg rabarbaru, 1,5 litra wody, 200 gram cukru, chociaż z tym cukrem to jak zawsze do smaku, tak żeby ta słodkość była odpowiednia. I tak, gotujemy wodę z cukrem. Kiedy ten cukier się rozpuści, dodajemy rabarbar i gotujemy 5-10 minut, tak żeby ten sok był puszczony. Studzimy, odcedzamy i gotowe. Oczywiście warto dodać mięty, warto dodać soku z cytryny po tym, gdy ten kompot zostanie schłodzony, tak żeby dodać smaku. Pamiętajmy, że ten rabarbar, łodygi rabarbaru w genialny sposób łączą się również z innymi kompotami. W ogóle kompoty to świetna sprawa, o której niestety chyba zapomnieliśmy, chyba przez ten cukier. Gdybyśmy, oczywiście nie są tak potrzebne, możemy po zrobieniu kompotu na gorzko, czy też bez cukru, dosłodzić to według smaku, jakimiś słodzikami, jakimś miodem, czymkolwiek i naprawdę wtedy warto w te kompoty zainwestować, że tak powiem. Później mamy dżem. O dżemie w ogóle był oddzielny odcinek, może o tych pozostałych przetworach też będą. I tak, kilogram rabarbaru, łodyg rabarbaru oczywiście, 0,5 kilograma cukru, myjemy, kroimy łodygi rabarbaru, zasypujemy je cukrem w jakimś garnku na godzinę, dwie, trzy, tak żeby puścił sok. Podgrzewamy na małym ogniu, aż woda sok odparuje. Oczywiście niekiedy trzeba troszkę wody dolać, jednak najczęściej ten rabarbar zasypany cukrem puści na tyle soku, żeby to fajnie się nie tyle gotowało, co klarowało. Czekamy, aż ten sok odparuje i żeby nie przypaliło się, nie zapominamy o mieszaniu. I wtedy, kiedy sok odparuje i ten już dżem uzyska odpowiednią konsystencję, wtedy wszystko jest gotowe. Wtedy wszystko jest gotowe i można go przekładać do słoiczków. Oczywiście możemy dodać cynamonu, możemy dodać wanilii. Dżem z rabarbaru może być dżemem z rabarbaru i innych owoców do wyboru, do koloru. Ale to jest taki podstawowy przepis. Możemy również zrobić galaretkę. Nie wiem czemu dla mnie galaretka z rabarbaru jest najtrudniejszym przepisem z dzisiaj prezentowanych, no ale po kolei. Potrzebujemy
3 pędy rabarbaru, takie spore, 3 szklanki wody, 3 łyżeczki żelatyny, laskę cynamonu. Cukier, ale tutaj tego cukru potrzebujemy do smaku. Jedni więcej, drudzy mniej. 5 łyżek może wystarczy. I tak, rabarbar kroimy w drobną kostkę, w bardzo drobną kostkę. Zalewamy go wodą, wrzucamy cynamon i cukier. Gotujemy, aż rabarbar będzie miękki. Odstawiamy, dodajemy żelatyny i przelewamy do szklanek. I schłodzoną i schłodzone wstawiamy do lodówki, żeby stężało. Galaretka z rabarbaru jest bardzo, bardzo smaczna. Tutaj tym problemem według mnie jest ten cukier, żeby odpowiednia słodkość jednak była. Tego po fakcie raczej nie dosłodzimy. Chociaż galaretkę z rabarbaru, nawet tą nieposłodzoną, możemy na przykład podać z czymś słodkim i wtedy to naprawdę świetnie się komponuje. Więc może to jest rozwiązanie mojego problemu, robić mniej słodką galaretkę, a podawać z czymś słodkim. Widzicie? Nagrywanie jednak poprawia i daje nowe przepisy. Możemy też zrobić mus. Tutaj potrzebujemy około kilograma rabarbaru, łodyg rabarbaru, około 20 deko cukru. I tak, rabarbar w bardzo drobną kostkę, wręcz w takie plasterki. Zasypujemy go cukrem, znowu odstawiamy na 2-3 godziny i w tym garnku powoli zagotowujemy. Trzeba niekiedy dolać trochę wody, naprawdę warto to zrobić, gotujemy, aż rabarbar będzie miękki. Wtedy lekko studzimy, blenderujemy, czy też przecieramy i już jest gotowe. Więc jak widać, wszystkie te przepisy, jak widać nawet przepis na galaretkę, nie są czymś trudnym. Przygotowanie jest proste. Pamiętajmy, że ten rabarbar naprawdę to świetny smak. Niektórzy go nie lubią, ale wtedy można go podać z czymś innym, na przykład z jakimś owocem. Ale naprawdę warto to robić. To jest jeden z tych smaków, który jest bardzo charakterystyczny i myślę, że bardzo niedoceniany. Więc róbmy te przetwory z rabarbarem, próbujmy nie tylko tych przepisów, które wymieniłem, tych przepisów jest naprawdę sporo. Rabarbar naprawdę doskonale sprawdza się w wielu zastosowaniach i warto z niego korzystać. Więc wykorzystujmy ten rabarbar, póki jest. Pamiętajmy też, że sok, galaretkę, dżem, nawet mus gotowy możemy kupić, ale jeśli mamy czas, możliwości i dostęp do rabarbaru, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy go robili samodzielnie. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam na inne materiały, zapraszam na inne moje kanały. Linki znajdują się w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.